W 1953 roku Żydowski Instytut Historyczny z okazji okrągłej 10. rocznicy powstania w getcie warszawskim zorganizował dużą przekrojową wystawę, na którą zamówiono sporo monumentalnych płócien socrealistycznych, które jednak bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy mówią nam o ewolucji i zniekształceniach pamięci ważnych wydarzeń historycznych, takich jakim było powstanie w getcie warszawskim. Doskonale jak w soczewce te wszystkie problemy skupia obraz Witolda Millera pod tytułem Pomoc Gwardii Ludowej. Ważną cechą prac socrealistycznych, które powstawały na tę wystawę, był fakt, że artyści bardzo chętnie wspierali się fotografiami nazistowskimi, które służyły za dokument pozwalający zobrazować sobie życie w getcie, walkę powstańczą i likwidację tegoż getta. I właśnie te fotografie były w rozmaity sposób dosyć swobodny, rzecz jasna, wykorzystywane przez artystów. Niekiedy sięgano po dany motyw, daną postać, daną kompozycję w sposób luźny, ale zdarzyło się i tak, jak w przypadku tego dzieła Millera, gdzie w gruncie rzeczy bardzo dokładnie przekopiowano cały kadr. Mamy tutaj fotografię i obraz. Fotografia, która pokazuje widok od ulicy Bonifraterskiej przed gettem, widzimy mur i za murem wysokie budynki, tyły budynków w getcie. Na pierwszym planie tego zdjęcia jest ikoniczna, bardzo ważna karuzela, którą unieśmiertelił w swoim wierszu Campo di Fiori Czesław Miłosz. Na obrazie całe to tło jest nieco odsunięte, jest nieco zamglone, pokryte połaciami, takimi chmurami siwego dymu, po to, żeby nie tworzyły konkurencji i w istocie tworzyły tło dla tych postaci ostro wyrysowanych, dokładnych, postaci pierwszoplanowych, powiększonych, niemal takich monumentalnych, które widzimy troszkę od dołu z żabiej perspektywy, co właśnie monumentalizuje te osoby. Z kadru wygumkowana jest karuzela, nie ma jej. Zamiast bierności Polaków mamy właśnie te plastycznie bardzo monumentalne, przekonujące postaci pierwszoplanowe, które są wręcz apoteozą aktywności, nie bierności. Więc mamy tutaj pomoc Gwardii Ludowej, ale oczywiście nie pomoc Armii Krajowej, która także tę pomoc powstańcom niosła. W ten sposób, jak powiedziałem, płótno Millera jest bardzo ciekawym nośnikiem wielu, wielu znaczeń typowych dla epoki stalinizmu.